Cześć. W tym filmie zabawna historia oszukania oszusta przy próbie wyłudzenia butów na OLX. Link do historii podesłał nam Jakub, który znalazł ją na repostuj.pl, a jego autorem jest użytkownik Cygaro z Basem, który zamieścił cały jej przebieg na wykopie. Posłuchajcie. Po kolei. Wystawiłem buty na OLX. Zgłosił się do mnie potencjalny kupujący. Dzień dobry. Jestem zainteresowany. Aktualne? Tak. Czy jest możliwość wysyłki za pobraniem? Wysyłam tylko przez OLX. W przypadku nieodebrania paczki nie będę musiał ponosić dodatkowych kosztów. A jeśli wyślę etykietę z od razu opłaconą dostawą? Dopiero wtedy pan wyśle buty za pobraniem w paczkomacie. Co? Pierwsza lampa ostrzegawcza. Świeże konto kupującego założone dzień wcześniej. W zasadzie od razu wiedziałem, że to jest wałek, ale postanowiłem pobawić się kosztem oszusta. Bez kombinacji. Okej. Albo okej, zgadzam się. Dobrze, to poproszę adres paczkomatu, imię, nazwisko oraz numer telefonu. Jeśli pan nie jest pewien co do tego, to można pytać. Patryk Nowik. Dobrze, chwila. Oszust wysyła pierwszą etykietę. Moje dane zmyśliłem, oprócz numeru telefonu, który był z jakiegoś startera, który miałem w domu. Oszust dopisał na etykiecie kwotę pobrania. Nie pytał nawet o numer mojego konta, na które to pobranie niby ma trafić. Sprawdziłem w aplikacji InPost i na numer telefonu, który mu podałem, nie została wygenerowana żadna etykieta. Postanowiłem naciągnąć oszusta jeszcze na parę złotych i wmówiłem mu, że paczka z butami nie wejdzie w gabaryt B i musi być C. Opłacone. Teraz z pana strony tylko wysłać, a z mojej opłacić przy paczkomacie. Ale to nie wejdzie w B, bo karton ma 20 cm wysokości. A gdyby pan wysłał bez kartonu, tylko opakowane w jakąś folię, tak by weszły raczej. Oszust generuje drugą etykietę. A jak zapłacę za gabaryt typu C, to transakcja jest pewna, bo nie bardzo bym chciał tracić jeszcze 20 zł. Jutro rano wrzucę do paczkomatu. Okej. Opłacone. Gabaryt C. No to wysyłamy paczkę. A w zasadzie dwie paczki. W pierwszej była zwykła koperta z guzikiem w środku. Nie zrobiłem zdjęcia. A w drugiej stary pstrąg, który miałem w lodówce zapakowany próżniowo i zapomniałem go wyrzucić. Śmierdział konkretnie, jak otworzyłem folię. Złodziej odbiera paczkę 15 listopada 2022 roku, 14:37 i 5 minut później pisze mi na OLX. Przyszła mi wiadomość, że paczka niestety wraca do pana. Wie pan coś na ten temat? Nie wiem. Co teraz? No, czekamy, aż do mnie wróci. Okej. W statusie jest, że dostarczona, więc chyba raczej nie wraca. O kurczę, ciekawa sytuacja, ale raczej ode mnie nikt nie odbierał i nie płacił. Dobra, to jak robimy? No póki co, to ja nie mam ani paczki, ani pieniędzy. Idzie w zaparte i zmienia wersję, że już dostał telefon na temat paczki, a wcześniej pisał, że przyszła mu wiadomość. No to uch. Tak naprawdę podobno wycofali paczkę przez zapach z niej, więc na szczęście nie opłaciłem. Dostałem telefon. Pan jest oszustem. Czyli jednak odebrałeś paczkę? Nie. Czyli jednak odebrałeś paczkę. Myślałeś, że będziesz za darmo w nowych bucikach biegał? Nie będę biegał w dunkach przy takich zarobkach. Ale miałem farta, bo naprawdę nie odebrałem paki, ale się domyślam, co tam było. Obie paczki zostały odebrane, więc brnij dalej w to gówno. Nie przeze mnie. Przez kogoś, kto miał od ciebie kod odbioru. No tak, wiem o tym. Kolega podziękował. Ale podobno wyrzucił od razu po odebraniu. Nie masz czym się zająć, co nie? Zorganizowana grupa przestępcza na OLX. Jeden idiota lepszy od drugiego. Jeszcze dałeś się naciągnąć na dwie przesyłki. O nie, 30 zł. Skoro próbujesz oszukiwać na OLX, to raczej 30 zł to dla ciebie musi być dużo. Jasne, powodzenia w życiu z takim przekonaniem. Próbuję tak dorobić, dlatego minimum jedna taka parka dziennie. Do czasu. Nic nie zrobią mi, jedynie mandacik. Jak już, to i tak za jedną pakę, bo na więcej nie ma dowodów. A nawet nie mam pełnolecia. Miłego wieczoru. Jak widać, jeden oszukuje, a wspólnik odbiera paczki. Pewnie obaj nieletni. Nie dajcie się oszukać. Pozdro. A bezczelnym oszustom ryba w oko.